Cześć, z tej strony Władysław Pałyski, Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, odzew pod odcinkiem, w którym mówiłem, że będę nagrywał tylko w języku angielskim, był dość spory. I powiem szczerze, długo się zastanawiałem nad tym, jak to zrobić, żeby zadowolić Was wszystkich. Ja rozumiem, że niektórzy e, po angielsku mówią bardzo dobrze, rozumieją wszystko, a niektórzy mogą mieć problemy z językiem angielskim. I pod tym wideo pojawiło się mnóstwo różnych sugestii. Jedna z nich, wiele z nich dotyczyło na przykład polskich napisów. Nagrywać po angielsku, wstawiać polskie napisy. A z drugiej strony, YouTube to nie tylko coś, co się ogląda, ale też coś, co się słucha, i więc no, tutaj też wymagałoby to od was jakiegoś tam większego zaangażowania. A tu nie chodzi o to, chodzi o przyjemność przede wszystkim. Ale były też również sugestie, żeby nagrywać po prostu w dwóch językach. Pomyślałem sobie, a w sumie co mi szkodzi nagrywać w dwóch językach? Jedyny minus, i to taki spory minus, naprawdę mocne wyzwanie, jest takie, że będę musiał pić więcej whisky. Nie wiem, jak podołam, naprawdę, powiem szczerze, to jest straszne i okropne, ale nic, dla Was się poświęcę, moi drodzy widzowie, i postaram się. Może nie uda mi się przy każdym wideo, przy każdej degustacji, ale postaram się, aby wszystkie te degustacje, wszystkie nowe łyski, które będą na kanale, pojawiały się oczywiście w języku polskim i angielskim. Oczywiście te łyski, o których mówiłem już wcześniej w języku polskim, a będę robił o nich wideo po angielsku, nie będę powtarzał. Także to miejcie na uwadze. Także, no ok, dobra. Spróbujemy tak, zobaczymy, jak, jak to, jak to wyniknie. No. Chcę zadbać o to, abyście byli zadowoleni jak najbardziej z tego kanału. No i żebyście mogli nadal ze mną wspólnie degustować. Uhe, Krótko mówiąc, słuchajcie, dobra, dzisiaj bierzemy na tapet destylarnię Loch Lochlomont. Ukochana, umiłowana destylarnia wielu z Was. Wiem, że niektórzy się zabijają wręcz o butelki Lochlomont. Zazwyczaj te, które turlają się po podłodze pełne. No dobra. Eee, co do Destlarni Loch Lomond, Destlarnia bardzo piękna, pięknie położona, ogólnie wygląda jak fabryka mebli, krótko mówiąc, eee, ale produkuje całkiem ciekawe whisky. Czyli, no, rzekłbym, stara się produkować ciekawe whisky, mają mnóstwo pomysłów. No i ciekawostką jest to, że korzystają z wielu różnych alembików. Dzięki temu mogą produkować whisky typu single grain, single malt. E, mają też swojego chyba, nie wiem czy to jest nie jedyna whisky w Szkocji, ale whisky, która nazywa się dość ciekawie, dlatego, że jest to whisky Single Blended Scotch Whisky, czyli blended whisky, whisky mieszana, produkowana w jednej destylarni. Nie wiem czy to ma miejsce w jakiejś innej destylarni, ale na pewno w Loch Lomond coś takiego na pewno było. Nie wiem czy w tej chwili jest. Deslarnie produkuje bodajże trzy rodzaje whisky, takie najbardziej popularne i najbardziej powszechne. To jest oczywiście Loch Lomond whisky, która jest lekko torfowa, lekko dymna. Jest taka whisky jak Inch Moan, jest to whisky mocno torfowa. No i oczywiście whisky Inchmurin, która w ogóle nie jest torfowa. Ale to są tak jak mówię te wersje podstawowe, wersje, które są na rynku, ale oprócz tego było kilka takich różnych wypustów, kilka różnych edycji, które nosiły inne nazwy. I tutaj mamy do czynienia właśnie z jedną z takowych. Tutaj chyba bardziej chodziło o niezależnych butlerów, z tego co wiem. No i w tym wypadku, whisky, o której będziemy mówić dzisiaj, właśnie jest to whisky od niezależnego butlera The Single Cask. Nie wiem w ogóle, czy The Single Cask jest dostępny w Polsce, aczkolwiek przyznam się, że widziałem u któregoś youtubera w jednym z odcinków kilka butelek. The Single Cask, niezależnego bottlera, gdzieś tam stały na półce, no ale to wiadomo, może pochodzić to z różnych, z różnych źródeł. W to wnikać nie będziemy. W tym wypadku mamy whisky z beczki po Bourbonie. Jest to Single Cask. Czteroletnia whisky zabutelkowana w mocy 61,4% alkoholu. E, no i tutaj rzeczą ciekawą jest to, że jest to edycja, która powstała, e, tak jakby została zabutelkowana dla Brytyjskiej Służby Zdrowia dla nhs -u. W ramach podziękowania za ciężką walkę. Tak, no, z tą ciężką walką różnie bywa, aczkolwiek ja osobiście, jeżeli chodzi o brytyjski NHS, brytyjską służbę zdrowia, zawdzięczam im bardzo wiele. Dlatego nabyłem tą butelkę, żeby tam dorzucić swoją cegiełkę do tej inicjatywy, jak najbardziej. I kupiłem to z ciekawości, żeby wesprzeć się tą inicjatywę. Jak otworzyłem tą butelkę, na początku oczywiście było rozczarowanie. Ale z czasem zaczęły się dziać rzeczy ciekawe. Jakie? Już wam mówię. Nalewamy sobie do kielicha. Yy... No, jest to młoda whisky. Wiadomo, tutaj nie możemy się spodziewać yy... fajerwerków, nie wiadomo czego, ale jest to ciekawa whisky, muszę przyznać. Yy... Ja mam do czynienia z kilkoma wypustami ze slarni Loch Ja osobiście, może nie jestem jakimś super fanem, ale lubię whisky z Lochlomont. Lomond. Na przykład 12-letni Loch Lomond jak dla mnie, to jest whisky bardzo ciekawa, która wypada bardzo fajnie w stosunku ceny do jakości, szczególnie tutaj, bo w granicach 30 funtów, czyli około 150 zł. Mamy 12-letnią whisky, która jest zabutelkowana w 46%, niefiltrowana na zimno. Więc trochę się destylarnia stara, żeby jednakowoż Jakość ta whisky przynajmniej wyglądała. No, z tego co wiem, to Loch Lomond głównie pracuje na beczkach po Bourbonie. A ja też lubię jak najbardziej beczułki po Bourbonie. I to jest to, co ja w tej whisky właśnie polubiłem od razu. Nawet jak było świeżo otwarta butelka. Przepotężna kremowość. Wtedy alkoholu na nosie było znacznie więcej, teraz już jest mniej. Ta butelka na mojej półce stoi około roku bodajże. Także już sobie ten alkohol zdążył ulecieć. Zresztą widzicie, ile zostało. Mnóstwo takiej kremowości, słodka kremowość, coś jak Wertels Original. Tak, tak mi się kojarzy tutaj ten aromat. Śmietana kremówka. Budyń waniliowy. Czuć tą gęstość, tłustość na nosie. Jakieś tam owoce pod tym, jabłko, gruszka, trochę ananasa. Delikatny dymek. To jest właśnie fajne w tej whisky, że ona jest dymna, ale tak bardzo lekko. Trochę cynamonu. Jest trochę tej pikantności, takiej przyprawowości gdzieś tam pod spodem. I powiem szczerze, nie chcę jej próbować w takiej postaci, bo wiem, że ta whisky da z siebie znacznie więcej, kiedy poczęstujemy ją wodą. Oczywiście jest to młoda łyski, to czuć na nosie, że jest to młody destylat. Ale ta beczka coś tam już w ciągu tych czterech lat oddała. No i tu się zaczyna robić fajnie. Po dodaniu wody na nos nam wychodzi, oprócz tej takiej słodyczy, oprócz tego co było przed dodaniem wody, odrobinę takiej trawiastości, skoszona trawa. Owocowość jest znacznie, znacznie Bardziej intensywna. Te jabłuszka, ten ananas, zrobił się taki bardziej soczysty. Coś jak ananas w puszce, taki w takim syropie cukrowym. No i odrobinę więcej dymu zrobiło się na nosie. Pachnie naprawdę bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Powiem szczerze, jak na 4 produkt, na 4 whisky jest. Czuć tą złożoność już. Wiadomo, tak jak mówię, nie powala, nie rozwala, to jest czteroletnia whisky, ale jak na 4 lata w beczce, to już coś tutaj się dzieje. Pamiętajmy, że jest to rok ponad ten taki legalny limit, kiedy można mówić tutaj o whisky. smaku, tłusto, oleiście, słodko. Ta łyski przywiera wszędzie. Ona jest tak tłusta, tak gęsta. Mnóstwo słodyczy, tak jakbyśmy sobie, jak to Adam Kucharuk mówi, ciunkali, tak? Wertels Original, cytując klasyka, jeżeli można oczywiście. Yy, bardzo słodka, bardzo kremowa, budyniowa wręcz whisky. Gdzieś tam za tym zaraz idzie ta owocowość. Tutaj ten przełożenie aromatu na, na smak jest dość, dość podobne. Mamy ten ananas, to jabłko. Ta tłustość, kremowość bardzo, bardzo fajnie tutaj robi robotę. No i tak naprawdę dopiero w momencie przełknięcia gdzieś tam ten dymek się zaznacza. Tego dymu było więcej wcześniej, te fenole sobie uleciały z czasem. Czas plus tlen równa się mniej fenoli, ale też łyski stała się bardziej złożona, otworzyła się przede wszystkim. Rzeczą ciekawą jest to, że pomimo tej wysokiej procentowości alkoholu, dodałem odrobinę wody, ale podejrzewam, że w granicach 55-53% to ma. Tego alkoholu tak naprawdę nie czuć za bardzo na języku. Wiem, że bez wody to było dość, dość tragicznie i dość ciężko. A tutaj... Ta Alkohol, alkoholowość jest wyczuwalna, ale nie ma jej aż tak dużo. Jest bardzo przyjemnie. Ta słodycz, owocowość, tam, ta, ta taka lekka dymność. I teraz to, co muszę zaznaczyć. To, co jest dla mnie najciekawsze właśnie w whisky ze Slarni Lachlomont, w przypadku tej whisky, w przypadku dwunastki, to jest ten taki aspekt, który mi się kojarzy osobiście z whisky z Campbelltown. Tam jest taka... taka... Taki, takie nuty smaru, nuty, które przypominają właśnie taki kurz, brud. I to również występuje w przypadku właśnie tego inchpada. Jest to bardzo fajnie wkomponowane w tą słodycz, w tą owocowość, w tą delikatną dymność. Taka właśnie industrialna, industrialny aspekt, industrialne takie, nie wiem jak to nazwać, jest to w tej whisky i to jest bardzo fajne, to mi się bardzo fajnie tutaj komponuje, tworząc, tworząc dość ciekawą całość. Ale pamiętajcie, jest to młoda whisky i tą młodość czuć. Mimo to jest ona bardzo fajna, bardzo sympatyczna i smakuje całkiem ciekawie, muszę przyznać. Nawet już przy którymś tam kolejnym łyku przez cały czas jest gęsta, jest tłusta, jest kremowa. Cena za tą butelkę to z tego co pamiętam to było chyba 49 funtów. Przekładając to na polskie złotówy to w granicach 250 zł. Jak na młodołyski być może to jest dużo, jak na single caska. Nie wiem czy to jest dużo. Nawet nie wiem, czy ona jest dostępna w tej chwili. Gdzieś tam ostatnio, yy, ostatnio mi się rzuciło w oko w jakimś tam sklepie internetowym. Tutaj w Wielkiej Brytanii jeszcze gdzieś były jakieś butelki. Teraz finish właśnie. A propos finiszu. Już chwilę mówię po przełknięciu. Finish cały czas trwa. Tej dymności na finiszu jest odrobinę więcej niż w smaku. On na pewno zdecydowanie więcej niż w aromacie. Finisz słodki, tłuściutki, przyjemny. Te łyski tak oblepie jamy usnął, że ten finisz bardzo fajnie trwa. W finiszu jest właśnie ta kremowość wertelsów. Do tego odrobinę tego dymu, odrobinę tej torfowości i do tego te aspekt ananasowy. Tutaj jak najbardziej, właśnie ten taki, może nie sam ananas, ale właśnie ten syrop z puszki to jest tutaj taki aspekt dość mocno rozpoznawalny, jeżeli chodzi o finisz. No i finisz jest dość długi. Trzeba przyznać, że finisz trwa, trwa i trwa dość długo. Fajnie rozgrzewa, jest bardzo przyjemny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, moi drodzy. Szkoda, że te łyski spróbować nie możecie, bo wydaje mi się, że jak najbardziej warto by było czegoś takiego spróbować. Jak dla mnie fajne przeżycie. Tak jak mówię, miałem swój wkład. Mogą tą swoją cegiełkę dołożyć do, do tego NHS-u. Wiem, że w Polsce, jeżeli chodzi o NFZ, to raczej byście cegiełek nie dokładali. Różnie to bywa, tak naprawdę. Więc no. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną. Będziemy próbować działać w dwóch językach. Spróbujemy zrobić tak, żeby było dobrze, żeby każdy był zadowolony. Wiem, że to jest trudne, nie każdego da się zadowolić, ale ja spróbuję zrobić tak, żeby było dobrze, moi drodzy. Wszystko dla was. Pamiętajcie o tym. Dlatego łapa w górę, tak? Subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze się waha i jedziemy dalej z tematem, tak? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnego.